Demontujemy dzisiaj zawór EGR mieszczący się tutaj. Następnie trzeba zdemontować całe podszybie mieszczące się razem z wycieraczkami oraz z mechanizmem. Mechanizm wycieraczek odpinamy kostką szybkiego łącza tutaj. Następnie, żeby dostać się do zaworu EGR, odłączamy ten wąż sprzed filtrem. Następnie dostajemy się do EGR-u za pomocą najwygodniej klucza imbusowego takiego typu. To jest śruba imbus, która mieści się na zaworze EGR. Są takie trzy śruby. Pierwsza górna jest łatwa w dostępie, mieści się tutaj, w tym miejscu. Następna druga jest na dole. I trzecia mieści się w tym miejscu z tym małym zaworkiem ciśnienia. Aby zdemontować, także trzeba odpiąć ten wężyk. Odkładamy wszystko w ten sposób i odkręcamy trzy śruby. Ja już w tym momencie mam poluzowane trzy śruby, więc będzie trochę łatwiej. Aczkolwiek wyjęcie samego zaworu EGR może wiązać się z trudnościami z wyjęciem, gdyż osadzony nagar na samym zaworze oraz na ściankach zaworu EGR możemy mieć trudności z wyjęciem tego zaworu, ale poradzimy sobie. Następnie trzeba nie zapomnieć o odpięciu kostki szybkiego łącza z zaworu EGR. Wygląda w ten sposób, jest szara. Na szybko złącze wystarczy płaski śrubokręt, aby lekko podpiąć, nacisnąć na klips i odpiąć go. Sam zawór EGR koszt to około 800 zł razem z głowicą zaworu EGR, ale jest na to sposób. Nie trzeba wymieniać całego zaworu EGR, wystarczy go wymontować, użyć znanego już nam wszystkim produktu WD-40 i dokładnie go przeczyścić w warunkach domowych. Nie potrzebujemy do tego garażu, wystarczy zwykły parking osiedlowy. Po wymontowaniu zaworu EGR zabieramy go do domu. Najlepiej przygotować sobie jakąś kuwetę, miskę i po prostu spryskiwać go płynem WD-40. Pozostawiając na kilka minut, następnie go wycierając, uważając, żeby go nie porysować, nie uszkodzić mechanizmu blokującego.